utrzymują się głosowania. Komisja Budżetu i Finansów również zgłosiła 10 wniosków i wyraziła swoją opinię pozytywną wobec projektu uchwały przy 6 głosach za i 3 wstrzymujących się. Ponieważ wnioski komisji zgodnie z procedurą trafiają do burmistrza, jeśli je uwzględni w formie autopoprawki, to nie będę tych wniosków poddawać pod głosowanie. Jeśli nie, będą w pierwszej kolejności głosowane wnioski zgłoszone przez komisję resortowe Rady Miasta. Udzielam głosu burmistrzowi Zbigniewowi Żubejowi. Państwa, tak jak na Komisji Budżetu i Finansów i Gospodarki Komunalnej Państwo postawiliście wnioski, to w Komisji znaczną większość tych wniosków przeprowadzić jako autopoprawkę. Mało odstępstwo jest tylko we wniosku numer 2, że nie wydaje mi się, że Pani Dyrektor nas przekonała, aby nie zmieniać przeznaczenia terenu C33 przy ulicy Ceramicznej, żeby pozostało tak, jak jest ukrzesane, ponieważ w innym przypadku nie będzie można tam nic prawie, że nowe zbudować ze względu na strefę. Czyli wniosek burmistrza jest taki, aby ten wniosek Państwa drugi, czyli przywrócić dawny układ w obszarze C25, C24. To były w części wnioski 128 i 129. Drugi Państwa wniosek, czyli wniosek numer 4, burmistrz wprowadza jako autopoprawkę w całości, aby działki 104, przy działce 105 zniknęła ta droga wewnętrzna. Wniosek numer następny, czyli Państwa Komisja, wniosek numer 5. Wniosek wprowadza to jako autopoprawkę, aby przywrócić funkcję przemysłową na tych działkach 648 przez 3, 45 przez 3, aż do 650. Żeby przywrócić funkcję przemysłową na tych działkach 648 przez 3, 649 przez 3, 650 przez 3, 651 przez 3, 652 przez 3, 653 przez 3, 654 przez 3 i 655 przez 3. Na tych działkach, które są łamane przez 2, czyli 652 przez 2, 653 przez 2, 654 przez 2 i 655 przez 2, pozostawiane tak jak są teraz tereny półusługowe, ponieważ wcześniej była tam zieleń, czyli tego nie mogę zmienić autopoprawką. I wniosek Państwa numer 6, czyli burmistrz wnioskuje o przywrócenie stanu poprzedniego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego F138 i F339. Teraz powiem Państwu, jakie to były wnioski do rozstrzygnięcia. Teren U dopuszczał, czyli teraz dopiszemy, że
na terenie KW01U, na tym terenie, o którym pan radny Śmielski mówił, będzie dopisane z wyjątkiem obiektu spalania. To już było. Ale to na terenie KW01U możliwe jest realizacja usług potrzebowych z wyjątkiem obiektu spalania. To już było. To co nie będzie zrobić? Czyli na terenie C-147U. Tak, tak. W tekście planu na terenie C-147U będzie wydrukowane, tak? C-22. To pozostają punkty, ponieważ nie możemy cofnąć
Z miejsca, bardzo proszę. Dziękuję bardzo wszystkim. Przekazuję poprawki do uchwały Rady Miasta Kraśni zatwierdzającej miejską ordynację gospodarowania przestrzennego. Do całej preambuły należałoby wnieść tę poprawkę w zakresie przedostatni akapit, rozpoczynający się od tego trzeciego rozdziału do sporządzenia wspólnej listowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśni zmienionej uchwały Rady Miasta Kraśni z dnia, tam jest numer z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie, tutaj trzeba by podać pełną treść tej uchwały. W naszym planie z 2004 roku, który obecnie
ustawa dotyczyłaby następnego etyletu. Czyli tutaj należałoby dopisać tekst, który mówi o tym, że ta uchwała traci moc w części obowiązującej do zakresu zmian planu. Nie wiem, jak być może ja też rozumiem. Ale praktycznie mamy tak, że traci tam, gdzie obowiązuje dla obecnego planu, który jest zmieniany, traci moc. Natomiast w tej części, dla której plan nie zmieniamy, czyli tam przy ulicy Janowskiej, uchwała ta nie traci mocy. To samo dotyczy drugiego etapu zmian planu zatwierdzonego, czyli następny direkt w 1999 roku. Czyli podobnie zapis, że traci moc ta uchwała w części obowiązującej dla zakresu zmian planu. Jeszcze tutaj zauważyłem, że pominięto jeden plan, który realizowano, jedną zmianę planu dla osiedla Piasku, które realizowano w 1997 roku na podstawie ustawy z 1 stycznia, po 1 stycznia 1995 roku. Należałoby tą uchwałę dodać tutaj jako tracącą moc w całości. Jest to zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa wyraźnego osiedla Piasku w Kraśniku. Kraśnik, styczeń 97 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 6, pozycja 57 z dnia 25 marca 1997 roku. Należałoby tą uchwałę tutaj dopisać jako tracącą moc w całości. W dziewięcie piątym są dwie uchwały wymienione. Miejscowy plan zagospodarowania Uchwalonego uchwała, który jest uchwała z 28 maja 2009 roku.
Przechodzi teraz na zmianę. Ustawie 35. Tutaj nie ma żadnego paragrafu. Paragraf 27, ustęp 3. Parkingi, garaże samochodów osobowych, czyli to, co teraz jest słyszane.
stałe. Tak, jak przewidziane plany konwencyjne 30%, a darów aktywności gospodarczej i usług publicznych 1%. Samo jedno.
rodzinną, zawodowe, też będzie można tak. Co by było, gdyby nie było, i przepytywamy burmistrza. Co
Pan wnioskuje. Nie miałem okazji się dowiedzieć od pana burmistrza, bo pan burmistrz korzystał z tego, że może wykorzystać, przysługuje mu urodzinowi, by mam robić tego czegokolwiek. Dlatego byłem też u urzędników, też pytałem. Pytam jeszcze raz. Bo ja na przykład nie zgadzam się tam, bo w obecnej formie zapisu może być tak, że na terenie U może być nawet postawiona stacja paliw płynnych i gazowych. Na przykład w tamtym miejscu ktoś sobie uzna, że stacja paliw. Ja mu się będzie opłacało zapłacić 1 400 000, bo on wie, że w ciągu roku czy dwóch lat jego zyski znacznie przekroczą to, jak karę, jaką mogę zapłacić. Czyli nie możemy pozostawić takiego zapisu, dodać tego zapisu, że nie może być. To jest teren przeznaczony tylko na zabudowę hotelarską, gastronomiczną. Wcześniejszy zapis dopuszczał wszelkiego rodzaju usługi z dopuszczeniem usługi hotelarska. Na pierwszych etapach nie zmieniliśmy tego, że tylko hotelarstwo. Widocznie były jakieś przesłanki wcześniej, jak gdy gmina miasto Kraśnik przystąpiła do zmiany planu, że nie wpisała tam tylko stricte usług hotelarskich, tylko usługi ze szczególnym wskazaniem z uwzględnieniem hotelarstwa i gastronomii. Ten zapis został pozostawiony, nie został zmieniony. Ten zapis pozostawił? Tak, ten zapis pozostawił. Ten zapis pozostaje. Pozostaje tak jak był. Wiem, wyjaśniło się. Jeśli mamy usługi, to hipotetycznie na Kubałówce też można stację paliw wybudować, tylko po co, jak tam robić. Czy są jeszcze wątpliwości? Pan Robert Krupnicki. Zarządzam szereg, żeby pan mówił się ze swoimi urzędnikami, co prezentuje.